Siemaneczko, ja jestem Lucek. Dzisiaj pokażę wam grę, która dosłownie rozwali wam głowy. Usiądźcie wygodnie i oglądajcie, bo to jest prawdopodobnie jedna z fajniejszych ścigałek, jakie wyjdą w niedługim czasie. Obecnie jest to wersja przedpremierowa, jest to wersja demonstracyjna, ale usiądźcie i zobaczcie to. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w Japonii, jak już zdążyliście zauważyć. Mamy sobie tutaj Toyota Corolla albo Trueno. I ta gra nazywa się Japanese Drift Master. Możemy sobie tutaj włączyć światła. Cyk. I możemy je wyłączyć. Możemy włączyć sobie wycieraczki i mamy takie umiarkowane sterowanie naszym samochodem. Na razie wycieraczki się specjalnie nie przydają, bo mamy tylko jedną porę dnia. Mamy widok z kokpitu i uwaga, fani Forzy. Czujesz to? To nie jest wysokobudżetowa gra. Ale poczuj to. Kurde, mi to rozwala łeb. Okej, no to przejedźmy się kawałek. Tak fura wygląda z tyłu. Możemy się spojrzeć jeszcze na dół. Jak dodajemy gazu, to... A, niestety stopy się nie animują, zobaczcie. Gościu ma nogę chyba na sprzęgle cały czas, ale i tak wygląda kokpit, no mega, mega fajnie, nie? Do dyspozycji w tym demie mam tylko dwa samochody. Drugi już sobie stunigowałem na drift i za chwilę sobie podriftujemy, ale najpierw sobie spokojnie pojeździmy, pokażę wam ten świat, który moim zdaniem jest ogromnym plusem, jak nie największym w tej grze. Świat jest wykonany absolutnie fantastycznie. Poziom detali, zresztą sami zaraz zobaczycie, ale poziom detali jest nieprawdopodobny. W żadnej innej grze nie widziałem czegoś takiego. Naprawdę. Zwróćcie sobie uwagę na wszystkie szczegóły. Na ruch uliczny oczywiście, który już w demie działa. Na znaki, na roślinność, na jakieś tam rowery, samochody gdzieś tam na poboczach. Na jakieś automaty. Jest tego naprawdę dużo, dużo różnych detali, jakieś drabinki, zobaczcie tutaj co się dzieje. Samochody gdzieś tam porozstawiane, typowo japońska motoryzacja. Pasy, tutaj jakieś parkingi, tak, jakieś tam napisy. Kurde, wygląda to naprawdę świetnie, mega, mega dopracowany świat już teraz. I oczywiście podczas driftowania włącza nam się ten interfejs driftowy. O, właśnie, pokażę wam coś. Patrz, cały czas są tutaj wąskie ulice, nie? Ale patrz teraz. Możemy sobie wjechać tutaj. I patrz, jaki to robi klimacik zajebisty. Ja gram teraz używając pada, dlatego że moja kierownica jeszcze nie jest wspierana, ale jeśli macie... O, tutaj jakiś samochód zaliczył boka, what the hell? Okej, coś się źle doczytało. Nie mogę go zepchnąć. Przy okazji możemy zobaczyć spody samochodów, zobaczcie. No tak, to jeszcze nie jest wersja premierowa, to jest wersja demonstracyjna, przedpremierowa. Dlatego tutaj niektóre rzeczy mogą nie działać. Ale pokazuję wam też to, żebyście widzieli, nie? Żeby nie było jakiejś tam ściemy. Także kurde, zrobiłem wam klimat idealny. Ale chodziło mi tutaj o to, że możemy sobie w takie ciasne miejsca wjeżdżać samochodem. I to naprawdę robi robotę, bo żadna inna ścigałka na rynku nie oferuje od razu już takiej fajnej mapki z wieloma detalami, z naprawdę zajebistymi teksturami. Zobaczcie sobie na to ogrodzenie tutaj po boku, na tekstury drogi, tak? Ta gra jest na silniku Unreal Engine, ale sam silnik graficzny nie gwarantuje nam tego, że grafika będzie piękna. Na grafikę składa się bardzo dużo różnych elementów, w tym... O kurde, znak przetrąciłem. W tym właśnie fantastyczne tekstury. I te są tutaj doskonałe. Naprawdę świetnie to wygląda i komponuje się z całością. Graficznie, no trzeba przyznać, że jest nieźle, nie? Zobaczcie, tutaj jakaś roślinność, tutaj w ogóle coś tam pływa sobie na jeziorku. Tak, tutaj mamy masę różnych innych pojazdów na drodze, masę różnych obiektów. No jak pierwszy raz się tu przejechałem,
to byłem porażony tym wszystkim, bo ja bardzo dużo gram w Fordze, nie? Tam jest mega sporo otwartych terenów, jest jakieś tam miasto, ale generalnie często o tym wspominałem, że tam są takie bardzo szerokie te drogi, nie? I nie czuć tak dobrze prędkości. Tutaj, zobaczcie, wszystko jest bardzo wąsko. To jest jakaś droga, powiedzmy, wojewódzka. I robi to mega, mega klimat. Wojewódzka. Ja nie wiem, co tam jest w Japonii, to musicie wy mi powiedzieć. Tak, i oczywiście już teraz fabryczną Corollą możemy sobie coś tam podriftować, ale bardziej są to power slide niż drifty. Tutaj jakaś taka ciężarówka, no, robi to robotę. Pokażę wam zaraz mapkę. Tak, więc widać, że to jest jeszcze fabryka, tutaj możemy poprawić parę rzeczy. Opcje tuningowe też są świetne, patrzcie, tutaj gdzieś w garażu poukrywane jakieś samochody, nie? Tutaj na poboczach. Nie mogę się doczekać, aż już pogram sobie na kierownicy w JDM, bo taki jest skrót tej gry. Ciężko mi się driftuje. To driftowanie tutaj jest, bardziej bym porównał do CarX Drift Racing Online, ale to jest i tak coś innego. Tak, i driftujemy oczywiście w ruchu ulicznym. Robiłem sobie też parę tutaj zawodów i robiłem chyba sobie time attack. No i ten time attack też jest w ruchu ulicznym. I patrzcie, tutaj sobie gdzieś zajeżdżamy. Pięknie to wygląda, naprawdę przepięknie. Chciałbym tylko, żeby jeszcze pojawiły się jakieś inne warunki pogodowe, ale to może później, jak już będziemy mieli pełną wersję, to się pojawi. I tutaj mamy swój garaż, tylko sobie zajedziemy jeszcze w to miejsce. Zobacz na to, nie? Ale czujesz, jakbyś faktycznie w tej Japonii był. Jest dużo fajnych smaczków w tej grze, zaraz sobie to jeszcze zobaczymy, ale zerknijmy na mapkę. Tak, i tutaj na mapce mamy, no przejechaliśmy sobie teraz taki fragmencik, chyba z tego miejsca gdzieś, o, z tego miejsca sobie przejechaliśmy tutaj dookoła, tu i tutaj sobie gdzieś przejechaliśmy, tak o nie. A tak wygląda cała mapa, to jest wersja demonstracyjna, mamy tu kawałek autostrady dostępne już teraz, mamy tutaj kilka różnych takich dróg, ale jest dużo różnych, dużo detali jest w ogóle na tej mapie, naprawdę robi to wrażenie, polecam wam sobie wytestować tą wersję demonstracyjną. Natomiast twórcy dają nam takie poczucie, że ta mapa może być później rozbudowana o te miejsca tutaj zachmurzone, powiedzmy, nie? Pobudza to moją wyobraźnię, bo nawet w tym miejscu, co sobie teraz pojeździłem, to poczułem się, jakbym faktycznie w tej Japonii był. Świetnie oddali ten klimat. I mamy do dyspozycji teraz tak, oczywiście swoją chatę, parę takich wyścigów, tutaj mamy akurat zawody driftowe, tutaj mamy sklep tuningowy, sklep do malowania samochodów i mamy driftową szkołę dostępną. No i chodźmy sobie do garażu, pokażę wam, albo może chodźmy sobie do tuningowni. Tutaj jest kawałek dalej. Jesteśmy na miejscu. Zobaczcie, ile w ogóle tego wszystkiego tutaj jest na poboczu. I co my na obecną chwilę możemy zrobić z samochodem? Mamy nielimitowaną ilość gotówki. Tak, tutaj mamy chip tuning, mamy możliwość zmiany dolotu. Niewiele tych opcji. Nie możemy sobie obracać kamery, jak tuningujemy samochód. Trochę to przeszkadza, zaraz wam pokażę dlaczego. I nie możemy sobie zrobić też przygazówki tutaj, kiedy tuningujemy. Fajnie by było posłuchać, jak samochód zmienia swój dźwięk, nie? Karoseria. I ten samochód zdaje się, że nie będzie miał bodykitu, ale drugi samochód, który zaraz wam pokażę, ten bodykit będzie miał. Więc przednie błotniki. Tutaj chyba wymieniamy wszystko na lakierowane, nie? Pyk, mamy sobie lustereczko do zmiany. Widzicie, że tu są takie pojedyncze opcje do wyboru. Możemy niezależnie prawe i lewe lusterko zmienić. Spoiler. Już samochód jest odrobinę mocniejszy niż był wcześniej. Taki typowy japoński tuning, podoba mi się. I możemy sobie zmienić felgi. Tutaj jest parę tych opcji do wyboru, nie ma szału. Tu akurat mamy trzy felgi i tylną felgę możemy sobie też niezależnie wymienić. No i oczywiście możemy dać dystansę.
Tutaj mam wrażenie, że to jest zbugowane trochę, bo nawet nie da się zrobić takiego kambera, żeby to koło się schowało w błotnik i chyba najbardziej standardowe ustawienie będzie pasować, jeśli chodzi o dystans. Z tyłu chyba też. No i właśnie tutaj brakuje mi tego, żeby można było obrócić sobie kamerę i zobaczyć, czy jest pasik z błotnikami. Nie można tego zrobić. I tyle. I to jest cały tunik obecnie dostępny. Drugi samochód ma nieco więcej opcji, bo ma też body kit. I posłuchajmy, jak samochód brzmi po tuningu. Tak, i tunik osiągów to jedno, jeszcze jest dostosowanie auta do driftu, czy tam do czego chcemy go zrobić, może być do time attacku. I to musimy zrobić jakby w swoim garażu. O, ten dostał sporo mocy. Oczywiście w grze jest ścieżka dźwiękowa, muzyka po prostu. I tutaj mamy drugie auto, które sobie można mieć w tej wersji demonstracyjnej. I jeśli chodzi o konfigurację, tutaj naprawdę możemy dużo sobie nazmieniać. Możemy sobie zwiększyć lub zmniejszyć pochylenie kół. Możemy sobie wyprzedzenie stworzenia zwrotnicy ustawić, jeśli chcemy. Na przykład na 4,5, chyba 6,5 jest, 7. 8 jest maksymalnie, ok, to dajmy 6. I takie sobie ustawienie na razie zrobiłem. No i driftowało mi się samochodem dobrze. Jeśli chodzi o zawieszenie, tutaj układ kierowniczy, maksymalny kąt skrętu, skrzynia biegów, dyferencjał i hamulce możemy sobie też ustawić. Dyferencjał 90% mamy, ok, powinno być dobrze. No i tyle. Także dostosowanie robimy sobie w naszym garażu, a tuningowanie oczywiście robimy sobie w sklepie z częściami. No i ten samochód akurat miał body kit dodatkowy, więc jest poszerzony. Patrzcie na to. Nie wiem, czy zwracacie w ogóle uwagę na takie rzeczy, ale tutaj przedni zderzak nie wtapia się w jezdnię, jak wjeżdżamy pod takim kątem. Trochę tam szura, nie? Bo samochód jest obniżony. Ale się nie zatapia. Możesz, ale we mnie przywalił. Ale się nie zatapia. Tutaj mam bardzo mocny kąt skrętu zrobiony w tym samochodzie i na padzie nie driftuje się mi aż tak przyjemnie, bo nie mogę dobrze jakby regulować tego skrętu. Nie chciałbym na przykład, znaczy na padzie ciężko jest na przykład skręcić tak na, nie wiem, 70%, nie? Tylko od razu skręcamy przeważnie maksymalnie lewo, maksymalnie w prawo. I to sprawia, że te przednie koła nie lepią się aż tak dobrze, więc ja bym nie polecał robić takiego ogromnego kąta skrętu w samochodzie, jak ja teraz zrobiłem, czyli tam 70 stopni chyba, nie? Ale widzicie, tutaj trzeba uważać na ruch uliczny i na te wąskie drogi, bardzo łatwo się rozbić. Jedziemy sobie teraz na fajne serpentynki. Dobrze, że tu nie ma policji. Zanim serpentynki, to rondo. Możecie tak mniej więcej z tego gameplayu wywnioskować, jak się driftuje. Tak, widzicie, ja teraz mam ustawioną gałkę tak na wprost, czyli nie skręcam i samochód sam kontruje kierunek driftu, nie? To jest takie ułatwienie dla osób, które grają na padach czy na klawiaturach. Fajnie, że coś takiego zrobili w swojej grze, żeby osoby, które grają sobie na padzie, żeby po prostu miały też fajne driftowanie, nie? Tak więc zrobienie ronda nie jest żadnym problemem, jak już sobie tam trochę dostosujemy samochód, zwłaszcza jeśli chodzi o jego moc. Ale można też samochód skonfigurować źle. No, ja z tą konfiguracją trochę posiedziałem. Finalnie udało mi się zrobić chyba całkiem nieźle auto. Więc pod przyciskiem Y na padzie mamy hamulec ręczny, co jest trochę dziwne, a pod przyciskiem A mamy sprzęgło. I to nam się przydaje, żeby sobie kopnąć ze sprzęgła, jeśli samochód nam zdycha. A
Tak. Driftuje się dziwnie, jeszcze się do tego nie przyzwyczaiłem, ale przyjemnie. Tylko trzeba trochę czasu poświęcić, żeby to wymasterować. Jak w każdej grze, bo każda ma inny jakiś swój sposób prowadzenia aut. Natomiast, nie wiem czy zauważyliście na początku tego gameplayu, ale jak jeździłem sobie niestuningowaną Corollą, to zawieszenie fajnie się bujało na boki i tak dalej, nie? Teraz kamera z kokpitu, jak gram sobie na padzie, no myślę, że nie jest aż taka ciekawa, dlatego, że ta kierownica dosłownie szaleje, jak skręcam na padzie, nie? Ale jestem strasznie ciekawy, jak właśnie granie na kierownicy będzie wyglądać. Tak? I ta gra ma w nazwie Drift, ale to nie tylko będzie od driftu, tutaj też możemy się ścigać i wyobraźcie sobie ścigać się na tak wąskich drogach, nie? To jest coś nowego, jeśli chodzi o gry wyścigowe, bo jak zwrócicie na to uwagę, to prawie wszystkie współczesne gry wyścigowe mają szerokie drogi, szerokie tory i tak dalej, nie? Dopiero w Assetto Corsie, jak pobierzemy sobie odpowiednie mody, możemy sobie pojeździć na takich realnych, realistycznych, wąskich drogach, nie? Jak na przykład pobierzemy sobie jakąś polską wieś do Assetto Corsy czy coś takiego. Osoby, które grały w Assetto, wiedzą o czym mówię. No i tutaj mamy już od strzała taką fajną mapkę. Więc przejechaliśmy, widzicie, że już zrobiłem sobie kółko dookoła tego jeziora. Możemy sobie jeszcze pojechać na autostradę. Chyba tu było. Ach, rozbiłem się. Tak, i znowu, wjechaliśmy sobie w jakieś randomowe miejsce, tutaj widzicie roboty drogowe, sugerują, że niedługo ten odcinek zostanie otwarty. I tutaj mamy jakieś ciężarówki, jakieś takie samochody japońskie, mamy stację benzynową, na stacji benzynowej znowu mamy masę różnych znaków, jakieś pachołki, jakieś śmieci, inne samochody, wszędzie są samochody tak w ogóle, nie? Mamy sklep, jeszcze brakuje tego, żeby wnętrze tego sklepu, wiesz, normalnie było i tam jakiś sobie ludzik był i sprzedawał coś. Właśnie, i brakuje tutaj jeszcze ludzi, nie? Patrzcie, tutaj stoi sobie jakiś rower, przy rowerze są jakieś automaty. No daje to mega, mega klimat, naprawdę. Dawno nie widziałem ścigałki, do której poświęcono aż tyle uwagi. Masakra, rozwala mi to głowę. No dobra, no to chodźmy sobie jeszcze na autostradę. Swoich sił tutaj, ale nie jest lekko. Ach, weszło. Tak, widzicie, że postać, mamy animację rąk normalnie. Na początku tego gameplayu pokazywałem wam, że kierowca może sobie skręcać tą kierownicą normalnie. Nie tylko jak, ja nie wiem czemu w Fordzie jest to tak zrobione, ale nawet The Crew Motorfest wyśmiało Fordzę pod tym względem. Mamy działające lusterka, okej, ta grafika w tych lusterkach nie jest może najlepszej jakości, ale działa to. No i stuningowana moja Silva osiąga 300 km na godzinę. Tak, to mamy taki kawałek autostrady udostępniony, ale za chwilę będziemy mieli nawrotkę i możemy pojechać sobie w drugą stronę. Spróbuję tu zadriftować. O, weszło. No, ciężko, ciężko. Mam wrażenie, że albo mocy brakuje, albo jeszcze tam mógłbym sztywniej zawieszenie ustawić. Okej. No i teraz możemy sobie zawrócić, pokażę wam gdzie na mapie jesteśmy. Zobaczcie, już tak mniej więcej mamy pokazane co na tej mapie będzie dalej. Tutaj mamy już jakieś drogi na mapie. Możliwe, że one są skończone, ale nie na tyle, żeby twórcy byli usatysfakcjonowani, aby to publikować w demie, nie? Więc tylko widzimy, że coś tam jest. Moim zdaniem zajebisty zabieg. I w ogóle zauważyliście pewnie te ikonki tych garaży czy wyścigów. Mocno przypominają Need for Speed Undergrounda, nie? Z tym, że tutaj klimat jest moim zdaniem jeszcze lepszy. Nawet są jakieś balony z Forza Horizon 5, też tutaj przyleciały. Ja jestem
jestem porażony tą grą. To jest czuć od razu, że w takiej niskobudżetowej produkcji, tak porównując na przykład do Forzy, serii Forza Horizon czy jakiejś Dekru czy coś, że czuć tutaj naprawdę takie zamiłowanie do gier, do motoryzacji. Są dostępne tylko dwa samochody, a już to widać, że ktoś się naprawdę mega, mega starał i chciał, żeby to oddawało tego takiego ducha. Zresztą, nie wierzcie mi na słowo, wbijcie sobie do gry, sprawdźcie sami, pojeździcie po tych wąskich drogach i puśćcie sobie najlepiej jakiś, nie wiem, punk albo jakąś taką muzykę drifterską. Naprawdę poczujecie to, co ja. To jest doskonale. Tak? I wyobraźcie sobie teraz zlot robić tutaj. Nawet na 4 osoby, na 3 osoby zrobicie zlot. I już jest, kurczę, genialnie, nie? Nie trzeba nawet 12 czy tam 30 osób robić zlot, bo byście chyba całą drogę zajęli, nie? I na koniec możemy sobie gdzieś tutaj jeszcze zaparkować, cyk. Robi to robotę. A, no i jest parę takich fajnych smaczków, o których zapomniałem wam powiedzieć. Na przykład jak zostawimy sobie samochód na biegu. Zjedziemy sobie na przykład z drogi, pyk, zahamujemy. Może na dwójce, o, na dwójce to widać. Że samochód jedzie sobie do przodu, mimo że nie dodaje gazu, tak? O, tu możemy wjechać? Nie, nie możemy, okej. Okay. Gdy na przykład ustawimy samochód z górki i zostawimy na... A tu możemy wjechać? Chyba pod prąd wjechałem. Tak, też możemy to objechać. O, tutaj też chyba można wjechać. Wow. Nawet taką pierdołę zrobili, żebyśmy mogli sobie wjeżdżać w takie miejsca i zrobić na przykład zlot tutaj. Wyobrażasz sobie to? 10 osób zlot w tym miejscu. I potem wszyscy wyjeżdżają sobie, wiesz, powoli. Tak, i jak zostawimy samochód sobie na neutralnym biegu, to też on będzie z górki zjeżdżał. Także jeśli chodzi o fizykę jazdy, model jazdy w ogóle, jest spoko. Nie wiem jeszcze, jak będzie na kierownicy, więc ciężko mi się tam wypowiedzieć teraz, nie? Gram dosłownie, no ile tam, z 2 godzinki, ale na ten moment mogę powiedzieć, że jest dobrze. Na pewno będzie grało wam się fajnie i przyjemnie. Okej, jesteśmy ustawieni na górce, no i neutral. Zobaczcie, zjeżdżamy sobie do tyłu. Jak ustawiamy koła nawet bokiem, to samochód nam hamuje, nie? Ale tak, możemy sobie zjechać na neutralu w dół, co nie we wszystkich grach jest takie oczywiste. Mówię tu o grach wyścigowych. I myślę, że tych smaczków będzie więcej, tak? Już możemy sobie światła włączyć. Mrygać chyba nie możemy długimi, niestety. Przydałoby się. Mamy tu jeszcze wycieraczki. I nie wiem, czy nie pominąłem jeszcze jakiegoś feature'a. Ale chyba powiedziałem wam o wszystkim, co chciałem. O, tu nawet możemy sobie gdzieś wjechać. Patrz. I wiesz, kamera z kokpitu. Jedziesz sobie jak w Euro Truck Simulator, tylko że kozackimi furkami porobionymi na drift, czy w ogóle jakimś fajnym tuningiem, nie? To jest to. Ej, to jest to. Naprawdę sztos. A, no i gra jest robiona przez Polaków. To mnie już kompletnie rozwala. To już jest jakby plus 100 do fajności tej gry. Wow. Dajcie znać, co o niej myślicie. Mi się mega podoba. No jestem ciekawy, jak będzie wyglądała już w ostatecznej formie. No i czekam mocno, mocno na obsługę mojej kiery. Wtedy sobie to wytestujemy. A na ten moment bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Hejas.